Cześć wszystkim, nazywam się Marek Jerocha. Zaprosiłem dzisiaj na wywiad mojego serdecznego przyjaciela Daniela Leziona. Chciałbym, żeby Daniel nam opowiedział o swoich doświadczeniach, które zdobył przez ostatnie pół roku, przebywając w Portugalii. Daniel, może opowiesz nam o swoich stażach, o tym, co robiłeś w Portugalii i tak dalej. To może zacznę od tego, że miałem możliwość studiowania na uczelni FMH w Portugalii, dokładniej w okolicach Lizbony, gdzie wcześniej studiowało wielu wybitnych trenerów, w tym chyba wszystkim znany José Mourinho. Zresztą tak jak wspomniałeś, miałem możliwość stażów, w tym 4-miesięczny staż, a w zasadzie praktyka trenerska w Benfice Lizbona i dodatkowo miesiąc czasu spędziłem w Sportingu Lizbona. Powiedz mi, przed i po wyjeździe, jak zmieniło się Twoje myślenie, patrząc na piłkę nożną, czy zupełnie inaczej teraz patrzysz na trening, na swój trening, na chociażby mecz oglądany w telewizji? Znaczy myślę, że interesuję się piłką już tak długi okres czasu. Wcześniej wiele lat jako zawodnik, grając w drużynach młodzieżowych, m.in. Unii Swarzędz czy później Lecha Poznań. Też aktywnie jako trener już od kilku lat, także ciężko powiedzieć, żeby to patrzenie na piłkę nożną zmieniło się jakoś diametralnie. Być może dlatego też, że wcześniej w Polsce uczyłem się od wielu wybitnych też osób, czy to na uczelni AWF-u, czy jeżdżąc po różnych konferencjach, szkoleniach. Także myślę, że zmiana sposobu patrzenia na piłkę to zbyt duże słowo, ale na pewno dało to pewne dodatkowe rzeczy, dodatkowe spostrzeżenia, a przede wszystkim było takim potwierdzeniem pewnych obserwacji, wniosków, jakie zebrałem tutaj wcześniej po prostu w ojczyźnie. Z takich dodatkowych rzeczy na pewno zrozumiałem, jak istotną rolą jest scouting w topowych akademiach piłkarskich, jaką rolę pełni analiza gry już w najmłodszych kategoriach, począwszy od kategorii under 6. Też zauważyłem, że bardzo dużą uwagę trenerzy w Portugalii, czy to na uczelni, czy właśnie w tych dwóch akademiach, zwracają na tak zwane umiejętności miękkie. W Polsce też już jest o tym coraz głośniej, ale myślę, że trzeba stale o tym powtarzać, że nie tylko te umiejętności twarde, oczywiście one są bardzo ważne, ale też warto poprzeć swój warsztat pracy też umiejętnościami miękkimi. Takimi rzeczami jak kierowanie treningiem chociażby. Myślę, że właśnie ten aspekt zrobił na mnie duże wrażenie podczas pracy z jednym profesorem, João Arroso, który swoją drogą pracował na poziomie reprezentacji Portugalii, czy też Sportingu Lizbona wcześniej. Właśnie bardzo dużą uwagę zwracał na to, jak trener prowadzi trening, że jest w nim obecny, w jaki sposób udziela feedbacku, cały jego coaching, bardzo cenne wskazówki. Podkreślał fakt, że trzeba zwrócić uwagę, żeby też nie przechodzić ze skrajności w skrajność. Mówił o trenerach, którzy są zbyt aktywni, którzy bardzo często ingerują w trening, przerywają gry, starają się być cały czas w tym treningu najważniejsi. Mówił, że to też nie jest do końca dobre. Z kolei druga skrajność, trenerzy, którzy stoją z boku i czekają, aż wszystko samo się rozwiąże, to też nie jest dobre, ponieważ jak on to określił, zespół musi czuć, że ty nad wszystkim kontrolujesz, że kontrolujesz ten proces treningu. No i myślę, że właśnie to jest bardzo ważne, żeby mieć tą umiejętność, żeby wiedzieć, kiedy zareagować, a kiedy nie reagować, bo samo reagowanie jest pewną umiejętnością, ale też umiejętność powstrzymania się od reakcji jest bardzo ważna. Bardzo fajnie. Powiedz mi, czy są jakieś rozwiązania w portugalskim systemie szkolenia, które być może warto byłoby wprowadzić do naszego systemu szkolenia? Żeby też wprowadzać pewne rzeczy z systemu zachodnich do Polski, przede wszystkim byśmy musieli zacząć od stworzenia takiego stuprocentowego systemu w Polsce. Wydaje się, że na tą chwilę takiego nie ma, więc wolałbym mówić o pewnych rozwiązaniach na przykładzie konkretnych akademii. Myślę, że bardzo ciekawym rozwiązaniem właśnie jest rozszerzanie działu scoutingu, o którym wcześniej wspomniałem, bo wszystkie osoby związane czy to z Benficą, czy ze Sportingiem Lizbona właśnie podkreślają ten fakt, że zanim zaczniemy pracę z zawodnikami, to po prostu musimy mieć pewność, że są to zawodnicy najlepsi z kraju, a często też zawodnicy ściągani z takich krajów jak Dania czy Anglia. Kolejną rzeczą, którą warto rozszerzyć w polskich akademiach, jest właśnie dział analizy i warto ją rozpocząć już od najmłodszych kategorii,
daje to trenerom wgląd w swoją pracę, czy idzie ona w dobrym kierunku, czy nie. Polska piłka naprawdę wygląda już coraz lepiej. Dużo nie brakuje zawodnikom czy trenerom do tych najlepszych akademii, a na pewno są jednostki, które są na tym samym poziomie albo na jeszcze wyższym. Kwestia tego, żeby dopracować te szczegóły, o których wspomniałem, a myślę, że doczekamy czasów, że to trenerzy z Portugalii będą przyjeżdżali do nas tutaj, do Polski na staże. Bardzo, bardzo ciekawe. Nie mogę się doczekać. A powiedz mi, czy treningi w Portugalii opierają się głównie na grze, czy też jest tam miejsce dla popularnej w Polsce, jakby nie było jeszcze formy ścisłej? Tak, zdecydowanie opierają się na grach. Myślę, że jest to dominująca forma treningu, zaraz obok dynamicznych fragmentów gry. Aczkolwiek forma ścisła, czy inaczej zwana forma analityczna, też w tych treningach u niektórych trenerów jest obecna. Myślę, że nie do końca może dobrym rozwiązaniem jest rezygnacja w 100% z tej formy, dlatego że pozwala ona na uwypuklenie pewnych szczegółów, pewnych detali, które też w piłce nożnej są bardzo ważne. Często pozycja Jerzego Talagi jest gdzieś przez młodych trenerów troszeczkę krytykowana, ale co ciekawe, że książka właśnie profesora Talagi jest również obecna w bibliotece na FMH w języku portugalskim, także to dowodzi tylko temu, że forma analityczna jest obecna wcześniej i mamy też człowieka w Polsce, który bardzo fajnie to wszystko usystematyzował i wydał taką publikację. Powiedz mi, porozmawiajmy teraz może o uczelni, czy jest duża różnica pomiędzy studiami za granicą, studiami na zachodzie, w Portugalii, od tych u nas na poznańskim AWF-ie? Główną różnicą jest po prostu punkt nacisku, jaki kładzie się na uczelniach w Polsce, a na uczelni w Portugalii. Gdzieś tam w Polsce staramy się przede wszystkim nauczać studentów techniki danej dyscypliny sportu. Przez to zajęcia są zdominowane przez formę ścisłą i niekoniecznie jest ona atrakcyjna dla studentów. Natomiast w Portugalii sposób nauczania opiera się na metodologii Teaching Game for Understanding, która polega na tym, żeby nauczać studentów, czy też uczniów w szkołach, czy zawodników w drużynach, żeby nauczać zawodników rozumienia danej gry, danej dyscypliny sportu poprzez poruszanie różnych zagadnień taktycznych. I uważam, że zdecydowanie ta forma jest bardziej atrakcyjna dla studentów. Dominują właśnie gry czy dynamiczne fragmenty gier, podobnie jak w portugalskich klubach. I po prostu studenci tak naprawdę bawiąc się, rywalizując ze sobą, też zdobywają umiejętności z danej dyscypliny sportu. I faktycznie wiem po sobie, że po krótkim okresie czasu, dlatego że dany sport praktykowałem tam przez miesiąc czasu, to po tym miesiącu potrafiłem się w miarę płynnie poruszać w tych podstawowych zasadach gry. Czy Daniel Lezion zmieni po powrocie polskie treningi na portugalskie? Myślę, że nie ma takiej potrzeby, dlatego że to, co dzieje się w Portugalii, ich sposób szkolenia, ich metodologia jest odpowiednia dla Portugalii w danym okresie czasu. Natomiast polscy trenerzy są na tyle kreatywni, na tyle zdolni, że są w trakcie tworzenia własnego sposobu gry i myślę, że niedługo też przyjdą tego owoce i tak jak wcześniej wspominałem, to ludzie z innych krajów będą przyjeżdżali do nas patrzeć, jak my szkolimy. A powiedz mi jeszcze, jeżeli już mówimy o rozwoju, co robisz na co dzień, żeby się rozwijać jako trener? Zawsze najważniejszą rzeczą uważam, że jest praktyka, czyli to, jak jestem przygotowany do treningu, jak ten trening wygląda, analiza potreningowa. Wszystko, co związane z moim zespołem, oczywiście mecz, też analiza tego meczu, to jest najważniejsze. W dalszej kolejności oczywiście staram się czytać jak najwięcej książek, nie tylko stricte z zakresu piłki nożnej, ale też staram się uczyć z innych dziedzin, z innych sportów. Dodatkowo wszystkie możliwe szkolenia i kursy, jakie są dostępne tak naprawdę i też nie jest to tylko stricte związane z piłką nożną, też dużo staram się uczyć na temat psychologii czy szeroko rozumianego treningu mentalnego. Taką osobą, która w ostatnim czasie wywarła na mnie duży wpływ, jest na pewno osoba Rafała Kubów, który jest trenerem mentalnym właśnie. Mam przyjemność z nim współpracować też indywidualnie.
Dzięki niemu nauczyłem się, jak rozwijać sobie pozytywne nawyki, jak profesjonalnie wyznaczać sobie cele i wiele innych. I myślę, że w pracy trenera, czy później w tej relacji trener-zawodnik, te zagadnienia są również bardzo ważne. Jeżeli już mówimy o kursach i szkoleniach, wiem, że ukończyłeś bodajże pierwszy level Smart Football. Mógłbyś nam opowiedzieć krótko o tej metodologii? Tak, jest to metodologia, która przyjechała do Polski prosto z Katalonii. Jest to metodologia w 100% oparta na grach. Nie znajdziemy tam w ogóle formy analitycznej. Czy jest to dobre, czy nie, nie mi to oceniać. Efekty szkolenia hiszpańskiego widzimy na co dzień. Sam też praktykowałem przez pewien czas tą metodologię, widzę jej efekty. Jeśli ktoś ma ochotę, to serdecznie polecam udać się na ten kurs. Na pewno ciekawe spojrzenie na piłkę. Też metodologia oparta na funkcjonowaniu naszego mózgu, więc właśnie zaczerpnięte z innej dziedziny, tak, z neurobiologii, i to przełożone wszystko na trening piłkarski, także na pewno warto się z tym zapoznać. Bo przecież zawodnicy najwięcej myślą w grze, prawda? Tak jest, no zdecydowanie. Swoją drogą robiono właśnie badania na zawodnikach, w której formie mózg jest najaktywniejszy. Tutaj nie będzie niespodzianki, że właśnie w formie gier najwięcej części mózgu jest aktywnych. Natomiast w formie ścisłej, po kilku powtórzeniach, można powiedzieć, że umysły naszych zawodników są na wakacjach. Wyłączają się. Tak. Tak jak kamera nam przed chwilą. Tak jest. A mówiłeś jeszcze o książkach. Ile książek przeczytałeś w zeszłym roku, ile chcesz przeczytać w tym roku? Wiem, że jesteś takim trochę, można powiedzieć, molem książkowym. Tak, to prawda. W zeszłym roku było to bodajże coś koło 28 książek. Średnio w ciągu roku właśnie jest to około 30, powiedzmy. Kiedyś wydawało mi się, że jest to dosyć sporo. Do dzisiaj, patrząc tylko ze swojej perspektywy, uważam, że jest to dość dużo. Natomiast swego czasu poznałem osobę, która czyta minimum jedną książkę dziennie. Na początku ciężko było mi w to uwierzyć, ale kiedy zobaczyłem, w jaki sposób ta osoba czyta książki, to postanowiłem się właśnie zainteresować szybkim czytaniem, metodą szybkiego czytania. Przeszedłem odpowiednie kursy i też przez pewien czas praktykowałem właśnie szybkie czytanie. Tempo czytania wzrosło niesamowicie, natomiast troszeczkę brakowało mi przyjemności z tego, takiego posiedzenia przy książce, dlatego szybko wróciłem do normalnego tempa. Na tę chwilę jest to właśnie około 30 książek, a ten rok z racji też pracy licencjackiej myślę, że będzie rekordowy i pojawi się gdzieś około tam 40 pozycji. A jeśli chodzi o to szybkie czytanie, to ile słów na minutę? A nigdy tego nie liczyłem, więc nie wiem. Nie liczyłeś tego? Nie. Dobrze. Powiedz mi, jeszcze a propos książek, zostańmy przy nich. Jakie pozycje chciałbyś naszym słuchaczom polecić? Czy jest jakaś jedna, która szczególnie wywarła na ciebie wpływ, czy może jest kilka takich? Na pewno warto wspomnieć o dwóch ostatnich publikacjach, jakie się pojawiły w Polsce. Jedna sygnowana przez PZPN, Narodowy Model Gry. Naprawdę warto ten podręcznik potraktować poważnie, dużo fachowej wiedzy. Też pokazuje kierunek, w jakim idzie szkolenie w Polsce. Jest to naprawdę wartościowa pozycja. Też książka pana Gryczmana, też dużo wiedzy, warto zajrzeć. Obie książki poruszają przede wszystkim aspekt umiejętności twardych, które są też jakby niezbędne do kształtowania naszego warsztatu pracy. Natomiast z pozycji takich, które mogłyby nas rozwinąć, nasze umiejętności miękkie, to polecam książkę Dawida Golemana, Inteligencja emocjonalna, i książkę profesora Covey'a, 7 nawyków skutecznego działania. To tak na dobry początek można zacząć przygodę właśnie od tych dwóch pozycji i jak najwięcej też czytać z innych dziedzin, nawet jakieś tam książki fabularne, też jakiś, nie wiem, kryminał się zdarzy od czasu do czasu przeczytać, i tak naprawdę każda książka jakąś tam sobie wartość zawiera. Też bardzo często czytam biografie różnych ludzi i tak patrząc przez pryzmat ostatniego roku, to na pewno książką, która zrobiła na mnie duże wrażenie, była autobiografia Mahatmy Gandhiego. I praktycznie jeden taki wniosek, znaczy wniosków jest na pewno więcej z tej książki, ale jeden taki, który utkwił najbardziej w mojej pamięci, jest niesamowita spójność, jaką ten człowiek w sobie nosił, i myślę, że dzięki, przede wszystkim dzięki
tej zdolności pociągnął za sobą miliony, miliony ludzi. Daniel, kilka słów na koniec. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że choć jedna osoba wyciągnie dla siebie coś z tej rozmowy. Najważniejsze jest to, żebyśmy my, trenerzy w Polsce, dzielili się swoją wiedzą. Jeśli ktoś ma możliwość uczestniczenia w jakichś stażach za granicą czy w Polsce, to jak najbardziej zachęcam. Później dzielić się tym wszystkim, co się przywiozło i myślę, że razem tutaj w Polsce stworzymy po prostu coś wielkiego. Daniel, wielki szacunek, dziękuję Ci za przyjście, dziękuję, że wziąłeś udział w tym wywiadzie, zresztą z mojej strony pierwszym, może ostatnim, może nie ostatnim. Zobaczymy, wszystkim trenerom życzę takiej pokory i ambicji, jaką ma w sobie Daniel, takiego uporu i dążenia do celu. Dziękuję. Dziękuję.